syn geniusza. Aleksander Macedoński nie urodził się w żadnym ze słynnych miast państw Grecji. Nie był ani Ateńczykiem, ani Spartaninem. Przyszedł na świat w miejscowości, którą Macedończycy nazywali Egi, czyli Kozie Miasto. Naród macedoński zaczął odgrywać ważną rolę w Grecji dopiero za czasów ojca Aleksandra, Filipa Macedońskiego. To on stworzył potęgę państwa Macedończyków. Grecy z niechęcią przyznawali się do pokrewieństwa z tymi nieokrzesanymi góralami, którzy mówili chropawą wiejską gwarą i nie uznawali równości wszystkich obywateli ani demokratycznego systemu rządów. Macedonia była bowiem monarchią, wybieralną, co prawda.